Witajcie w kolejnym dniu. Jak widać, śniegiem poprószyło. Maszyna ładuje autko. Tu kolejeczka przede mną jest. Także tam na wcowkę trochę schodzi czasu. Drogi bardzo ślizgie, trzeba uważać. Także dzieje się, ale najważniejsze pryzma Galanta. Tam jeszcze w oddali też są pryzemki. Zobaczcie, ile tam ich jest. Na cały dzień dzisiaj pewnie utrzymanie będzie. O, za mną też już kolejka się ustawiła. Zobaczcie, ile autek po lusterkach można policzyć, ile autek się najechało. Jak widać, jestem z drugiej strony, tam autka dojeżdżają, muszą niestety czekać, bo tu nie idzie się minąć na tej dróżce. Jest dosyć wąsko, trzeba tu wcofywać, że tam kolejeczka się ustawia, zaraz ja tu się ładuję, autko przede mną. Mam nadzieję, że pryzemki mi starczy. Zobaczcie, jak pięknie maszyna oświetlona. Że dzieje się, dzieje się. Jak widać, jest kolejny kursik, autko przede mną, zaraz ja się ładuję, ale tam końcóweczka pryzmy. O, jak spojrzycie po prawej, jest pryzemka. Po lewej są pryzemki, także dzieje się, dzieje się. Podejrzewam, że to już ostatni kursik, słońce jeszcze wysoko, a tu już trzeba kończyć. Czasem i tak bywa. Zobaczcie tam. Co ten ciągniczek tam za sobą ciąga? Mocny ciągnik musi być, zobaczcie. Aby takie grabie wykrzywione, nie? Trzy. Nie, tam chyba jest dużo więcej tych grabi. Dajcie znać w komentarzu, co to są za grabie. Dzięki, jeszcze na limit wejdać, już nie? Nie, już. I przejechała maszyna na drugą pryzemkę. Kolega się doładuje i zaraz ja. Zbyniu, jutro o której godzinie startujesz na cukrowni? O czwartej? Zobaczcie, jak to idzie pięknie. Zbyniu, Zbyniu. Nie wiem, Jarek. Jak widać, końcóweczka mi trafiła, maszyna już się powolutku składa. Nie, to tam ma być ogólnie już na Krukowie, ogólnie na Krukowo, na Siewiec musimy się kierować. Gdzie? Ładnie ramy idzie w dół. Zaraz ogonek pójdzie w górę. A napiszcie mi w komentarzu, co tam u was słychać, zobaczcie, jaka pogoda. Ciemne chmury nad maszyną, co to będzie? Co to będzie? Czy to będzie padać? Bo powiem wam dzisiaj tylko straszne. Wiesz, tam będę się jechać, dalej będziemy jechać. Słuchajcie, Bartku, czekaj, gdzie stoisz, ja będę wyjeżdżał w twoją stronę, ja muszę się dodzwonić do kogoś, żeby wiesz, kogoś poinformować, no bo tak to wiesz, to pojedziemy sobie wycieczkę robić, na razie musisz czekać, gdzie stoisz. I kolejny kursik, pryzma ładna, duża, zobaczcie sami, jedno autko przede mną, elegancko, szybko załaduneczek idzie. Ostatnio pytaliście mnie w komentarzach, jak długo ładuje się auto. No powiem wam, że z takiej pryzemki góra max 5 minut, nawet szybciej, kurczę. Tylko podjeżdżać, odjeżdżać, chwila, moment i załadowane. Najgorzej jak trafi końcówka i przejeżdżanie, no to wtedy zanim maszyna się poskłada, zanim przejedzie, mi się znowu porozkłada, to trochę czasu schodzi. A tak jak ma pryzmę dużą, to idzie. Zobaczcie, jak szybko te buraczki lecą. Chwila, moment, łódeczka na balona. Tam ciągniczek z turem, nie za szeroka pryzemka, trochę podgarnia. Że jak widzicie, dzieje się.